Forney zablokował blisko połowę skinów i zacznie je zmieniać bez waszej zgody. Powiem wam dokładnie o co chodzi, bo dostaliśmy właśnie nowe informacje, ale powiem ci też o mega nowym evencie, darmowym skinie i kilku innych fajnych rzeczach, o których koniecznie musisz wiedzieć. A na początek każdy zostawi łapeczkę w górę, subika, kodzik Sejkam w sklepie. Jeśli jesteś turbo szefem, to oczywiście go używaj i kupuj z nim skiny. Dzięki mega wsparcie. I wbij na Twitcha, gdzie zadajemy streamy z GTA i Fortnite'a, Instagrama, Twittery, wszystko w opisie, a my lecimy. Pierwsze co, powrót mega mocnych skinów do Fortnite'a. Już zaraz będzie mogli kupić skiny, których w sumie jeszcze się chyba nie spodziewaliście. Dokładnie chodzi o mega rzadkie skiny i mega fajne, na które musisz przykować fałdolce. Chodzi oczywiście o skiny, uwaga, uwaga, świąteczne. Już zaraz zaczną one wchodzić do gry i prawdopodobnie od dzisiaj będą już pierwsze skiny świąteczne trafiały do gry. Jest to o tyle ciekawe, że skiny świąteczne ogólnie zawsze były dodawane dopiero gdzieś, no właśnie na początku grudnia albo w połowie grudnia, a wtedy faktycznie skiny się zaczynały pojawiać, a teraz będzie to dużo, dużo, dużo wcześniej. Także jeśli chcesz kupić takie skiny jak na przykład Candy Exa, czyli najlepszy kilo w grze poza Minty X-em, na przykład jakieś świąteczne specjalistki, na przykład wszystkie inne OG świąteczne skiny bądź zimowe, narciarz, cokolwiek, to koniecznie sobie naszykuj dużo fałdolców, będzie co kupić, a do tego nowe skiny i koniecznie kupię z kodem SAYCAMSTRO, będę wam giga wdzięczny i same te skiny na pewno będą też w nowym rozdziale i będzie się dało je kupić, ale warto zawsze kupować je za pierwszym razem. Generalnie wszystkie skiny powinny wrócić właśnie w tym czasie, a następnie te skiny powinny zostać usunięte po kolei i później wrócić jeszcze raz jako właśnie wszystkie jeszcze raz skiny. No i więcej będzie to wyglądało jak właśnie w ostatnim Halloween. Druga kwestia, koniecznie wbijcie sobie 50 leveli dodatkowych, żeby zrobić te dwa dodatkowe questy. Wczoraj nagrałem wam odcinek, kto nie widział, to szybko wam powiem, gdzie można zdobyć dwa gwarantowane skiny dla każdego gracza. Jedne co robisz, wbijasz sobie teraz na Fortnite i w zakładce zadania masz pierwszego skina za wbicie 50 leveli. Drugi skin jest na specjalnej stronie Reefera Friend. I jeśli nie wiesz jak to zrobić, to zobacz poprzedni materiał. I żeby wbić szybko 50 level, wystarczy będziesz awkował jak najdłużej na tych mapach kreatywnych. Masz je w komentarzu albo w opisie, no albo właśnie na ekranie. Wbij sobie, graj ze znajomymi codziennie, są to jakieś 1v1, zombie, parkury i na nich wbierz chore ilości expa. Także jeśli chcesz wbić szybko level, skończyć karnet, wbić super levele, a może zrobić właśnie oba te zadania, to możesz poświęcić po prostu chwilę na creative i nawet jeśli idziesz gdzieś awk, na przykład chcesz odejść od kompa, wbij sobie na 20-30 minut i na bank ci da to dużo expa. Wcześniej te mapy dawały widzom właśnie na początku sąd ponad 5-6 leveli za awkowanie tam, więc warto sobie to ogarnąć, bo jest to coś giga mocnego. I też no to pytacie mnie Kamstar, a czy ten trik na darmowy karnet bojowy w nowym sonie też będzie się dało robić, bo ten son był krótszy i uwaga, uwaga, oczywiście, że tak, dokładnie w trakcie tego sonu pod koniec nagram wam dokładny poradnik, kiedy warto sobie ogarnąć specjalny trik z Fortnite'em, oczywiście z karnetem bojowym, 2000 fałdolców, darmowymi dwoma skinami i masą innych rzeczy. Jeśli chcesz to zrobić, to warto po prostu poczekać i nie kupuj absolutnie sobie karnetu na nowy sezon normalnie, jeśli możesz wykonać ten trik. Dlaczego? No bo jest on dużo opłacalniejszy, bo za kwotę około 40 zł otrzymujesz rzeczy spokojnie o wartości 200 bądź nawet więcej złotych i wszystko jest w 100% legalne i jest to ten trik, który ja właśnie co sezon polecam i też będę go wam niedługo tłumaczył, kiedy warto sobie to najlepiej zrobić, żebyście tego nie przegapili i każdy widz, który właśnie o nim usłyszy, tak naprawdę później robi to jak najczęściej, no bo jest to mega, ale to mega opłacalne i ja sam zrobiłem tak w poprzednim sonie, gdzie też otrzymałem 2000 fałdolców, dwa skiny, karnet bojowy darmowy na ten son, no i w sumie pomimo, że go nie kupiłem, to i tak karnet już prawie skończyłem, także deal jest mega mocny. I powiedzmy sobie jeszcze o mega evencie, którym nadchodzi teraz do Fortnite'a. Jak ktoś nie wie o co chodzi, Fortnite szykuje mega mocne wydarzenie. Fortnite oficjalnie zapowiedział mega duży live event, czyli normalny event, który będzie teraz w grze. Tutaj będziemy mieli go na bank, no dokładnie pod koniec w sumie tego sezonu, czyli oczywiście na początku grudnia, wtedy około 2 bądź 3-4 grudnia otrzymamy event, który nazywa się Durian. Prawdopodobnie będzie to największy event, może w całym Fortnite, ale na pewno będzie on największym eventem od całego roku. Sam event będzie o tyle ciekawy, że wprowadzi on nas w cały nowy rozdział. Wtedy otrzymamy totalnie nową mapę wzorującą na rozdziale drugim, otrzymamy wszystkie nowe bronie, otrzymamy cały nowy vibe Fortnite'a i będziemy mieli kolejny rozdział 5, więc będzie to mega duża zmiana. I rozdział 5 podobno ma być mega ciekawy, bo do gry wejdzie kolaboracja z LEGO, jakieś specjalne wyścigi i parę innych ważnych rzeczy. I co tutaj ważne, to również dowiedzieliśmy się dokładnie, kiedy wystartuje kolejny sezon w rozdziale 5, co oznacza, że znamy już pierwszy sezon rozdziału 5, mniej więcej, jak i również datę startu drugiego sezonu. I co wiadomo, drugi sezon podobno ma wystartować 8 marca, nie jest to zbyt pozytywna wiadomość, no bo z tego co się dowiadujemy, no to potrwa właśnie ten pierwszy sezon cały właśnie rozdziału 5, no około 4 miesiące, co jest giga długo i już miałem nadzieję, że Fortnite wreszcie zrezygnował z długich sezonów, ale wychodzi na to, no że niestety nie i będzie to prawdopodobnie mega długi i możliwe, że bardzo nudny sezon, jeśli faktycznie Fortnite poprowadzi go tak jak w poprzednie sezony, ale powiedzmy sobie o blokadzie
skinów, bo pewnie po to ten film kliknąłeś, o co dokładnie chodzi, nie jest to fake i Fortnite zablokował nawet połowę skinów graczom i nie mogą oni oficjalnie mi grać, ale Fortnite dał przed chwilą nową informację i to musisz wiedzieć, bo jest to giga ważne, Fortnite chciał rozwiązać ten problem, ale jak ktoś dokładnie wie, o co chodzi, to Fortnite ostatnio podczas aktualizacji wprowadził nową specjalną kategorię wiekową do Fortnite i wygląda to w ten sposób, że skiny, które kupiłeś, malowania jakieś czy inne przedmioty, jakieś tam plecaki, nie można ich używać, w tym są też również mega rzadkie skiny, jak na przykład bananki karnetowe, jak na przykład Midasy, czy na przykład skiny DC, Marvela i nie można ich używać w Fortnite. Dlaczego? Bo te skiny według Fortnite'a nie są odpowiednie na niektórych mapach Fortnite i Fortnite niestety popełnił tu mega dużą gafę, bo wszyscy są teraz zdenerwowani, no bo nie oszukujmy się, jeśli ktoś kupił skina, to czemu nie może nim grać? No i właśnie Fortnite chce to rozwiązać. Niestety nie otrzymacie żadnych zwrotów pieniędzy, a tak powinno być to zrobione. Każdy gracz w sumie powinien móc oddać teraz wszystkie skiny, które są zablokowane, no i po prostu zwrócić wszystkie pieniądze i odzyskać je na konto. Niestety Fortnite aż tak się nie posunął i za to giga minus, ale Fortnite rozkminił, jak może to rozwiązać. Po prostu Epic Games będzie te skiny zmieniać, pomimo tego, że nie ma w sumie waszej zgody i te skiny będą wyglądały no trochę inaczej. Z tego, co Epic poinformował, skiny będą dostosowane no właśnie do specjalnych map, czyli jeśli będziesz wbijał na mapę na trybie kreatywnym jakąś, która na przykład właśnie ma takie skiny zablokowane i chcesz pograć swoim ulubionym skinem, to prawdopodobnie Fortnite przygotuje, żeby te skiny wyglądały inaczej i dało się nimi grać. Jest to niestety też duży minus, no bo te skiny będą wyglądały inaczej, plecaki będą wyglądały inaczej i prawdopodobnie będzie to zrobione w ten sposób, że jeśli jakiś skin na przykład ma jakąś broń, czy jest zastraszny, czy może na plecaku ma broń, to po prostu Fortnite prawdopodobnie ją usunie albo podmieni na coś innego i wtedy faktycznie będzie dało się tym grać, a nie wiadomo finalnie, jak te skiny będą wyglądały, ale niestety problem dotyczy mega dużej ilości skinów i naprawdę te skiny są skinami, które w sumie nikt by się nie spodziewał, że mogą one mieć takie problemy, także będę wam dawał informacje, jak Fortnite finalnie to rozwiąże i jak te skiny będą wyglądały i niestety na to nic nie możemy zaradzić, ale mam dla was jeszcze jedną informację, że jeśli chcesz darmowe skiny, no i mega fajny trik na w sumie jak najtańsze skiny, ogarnijcie sobie szybko kody na specjalne skiny Marvela, DC i inne przedmioty. Dlaczego? Bo z tego, co wiadomo, do końca roku na 100% działają jeszcze komiksy Marvel i DC. Wtedy macie kupić po prostu komiks za kilka złotych. Te komiksy ostatnio były warte nawet po 8 zł i w nich macie skiny, macie kilopy, malowania, lotnie i masę innych rzeczy. W skrócie, rzeczy, które można kupić właśnie z tych kolaboracji w Fortnite, one kosztują najczęściej jakieś 50, 60 bądź 70 zł, a w komiksach macie za około 8 zł totalnie legalnie. Jak to zrobić? Poszukaj sobie komiksów DC z Fortnite albo Marvela Zero War i następnie te kody będziesz miał w środku komiksu, możesz sobie je kupić albo kupić jakiś cały pakiet na necie tych kodów i następnie na stronie Fortnite Redeem albo na Epic Games Launcherze sobie je realizujesz. Polecam to giga zrobić, bo dużo moich widzów właśnie z tego korzystało i są to praktycznie najtańsze skiny, jakie można zrobić. Przykładowo w Marvelu na przykład macie dwa skiny, jest to jeden skin specjalnego Spidermana i za zdobycie kolejnych czterech komiksów, w którym każdy masz jakiś przedmiot, otrzymiesz jednego sekretnego skina, no właśnie Ironmana, totalnie za free, jako taki bonusowy skin, że zebrałeś wszystkie rzeczy, a w przypadku DC masz tam na przykład Harley Quinn, Batmana, czy chyba jeszcze jednego Batmana za zebranie właśnie wszystkich też komiksów. Jeśli pomogłem, to łapka w górę, sub i kod Sejkam w subskrypcie i wbijaj na poprzedni materiał o darmowych skinach i codzienne live'y na GTA i Fortnite'a na Twitchu i wszystkie cele w opisie. Trzymajcie, cześć!